Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na 42. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Dzisiejszy, 42. odcinek argumentuje w ten sposób, że Bóg zachowa swoich dlatego, że jesteśmy jako zbawieni w Chrystusie. A więc jeśli jesteśmy w Chrystusie, a Chrystusa nie da się pokonać, bo jesteśmy w Nim i trzeba by było najpierw zniszczyć Chrystusa, aby zbawionego z Chrystusa jakoś czy to wydobyć, czy uszkodzić. A Biblia wyraźnie mówi, że jest to niemożliwe, a my jesteśmy ukryci w Chrystusie. Pierwsze miejsce, które mówi o tym, to jest Rzymian 8, rozdział 28, werset. Będę czytał z przekładu wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać tego typu Nowy Testament lub inny Nowy Testament, który akurat mam pod ręką, na przykład z UBG, to proszę pisać. Mam parę egzemplarzy, którymi mogę się podzielić i też jest to bezpłatnie dostępne. Zatem Rzymian 8 rozdział, 28 do 30 wersetu. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystko dopomaga ku dobremu, tym, którzy według postanowienia Bożego są powołani. Albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Zatem jednoznacznie widzimy jasne świadectwo Słowa Bożego w tym zakresie. Bóg sprawia, że tym, którzy Go miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego są powołani. I może u niektórych wzbudzać to pewne wątpliwości, bo nie zawsze to widać ludzkim okiem. Ale to nie jest ważne, co widać ludzkim okiem. Ważne jest, co widać Bożym okiem. Czasami, kiedy przeżywamy załamanie, tragedię, zawód, frustrację, albo stratę bliskiej osoby, albo inny powód może nam przeszkadzać w tym, może to powodować, że niektórzy się zastanawiają, co dobrego może przynieść dana sytuacja. Odpowiedzi na takie pytania udziela kolejny werset. Wszystko, co pojawia się w naszym życiu, ma za cel upodobnienie nas do obrazu Syna. To widać właśnie w tym, albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi. Czyli jednoznacznie widać tutaj, że takie coś staje się naszym udziałem. Upodabnianie do Pana Jezusa Chrystusa. I te zdarzenia, jakie mają miejsce w naszym życiu, właśnie mogą być powodowane tym, że Bóg chce nas upodobnić do obrazu Syna swego, do obrazu Syna Bożego. Kiedy to zrozumiemy, z naszych próśb, modlitw znikną wszystkie znaki zapytania. Po prostu kontroli nad życiem wierzących ludzi nie sprawują jakieś bezosobowe siły, takie jak przypadek, czas, szczęście, los, ale taką kontrolę, opiekę sprawuje sam Bóg.
Mamy bogatego Ojca. Bóg troszczy się o nas. I to jest ważne, że nasz wspaniały, osobowy, a nie bezosobowy, osobowy Pan, który jest zbyt kochający, by mógł być dla nas niedobry i zbyt mądry, by się mylić. I ten 29 werset, w którym wyraźnie jest powiedziane, że mamy być upodabniani do obrazu Syna Pana do obrazu Syna Bożego, do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, no to ten werset to akcentuje. Jesteśmy w Chrystusie i jesteśmy coraz bardziej do Niego upodabniani. Następnie w tym wersecie 29, jeszcze raz go przypomnę, albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi. Pierworodny między wielu braci. Czyli jest to cel, który Bóg nam, wierzącym, wyznaczył i w tym celu w ogóle nie ma miejsca na to, że ktoś odpadnie, że ktoś zawiedzie, że ktoś zostanie porzucony, wypadnie z tego. Nie, to już jest droga jednokierunkowa. Jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to Bóg ma dla twojego życia cel i będzie ten cel realizował. Jest to naturalna rzecz, stajesz się własnością Bożą, a nie swoją własną. I Paweł zwraca tutaj uwagę na majestatyczną rozległość Bożego planu. Przyprowadzenia wielu synów do chwały. Przede wszystkim Bóg przejrzał nas w wieczności. Mówi o tym wiele fragmentów Słowa Bożego. I nie chodzi tutaj o zwykłe poznanie intelektualne. Jego poznanie umysłowe objęło każdego, kto miał kiedykolwiek się urodzić, ale ta wyższa forma poznania dotyczyła tylko tych, których wyznaczył albo przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Jego Syna. Stąd możemy być pewni, że była to wiedza połączona z celem, którego nie można jakoś udaremnić, przerwać. Jeszcze raz przypomnę. Albowiem, których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi. Czyli jest to cel Boży, który Bóg ma z każdym zbawionym chrześcijaninem. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że wsiadając w cudzysłowie do tego pociągu, on się już nie zatrzymuje na żadnej stacji pośredniej, tylko dopiero na stacji chwała. Więc to była wiedza połączona z celem, którego nie da się w jakiś sposób udaremnić lub zatrzymać jego realizację. Nie wystarczy stwierdzić, że Bóg przejrzał tych, o których wiedział, że pewnego dnia upamiętają się i uwierzą. W rzeczywistości to właśnie jego uprzednie poznanie zapewniło ostateczne upamiętanie i wiarę zbawionych chrześcijan. Fakt, iż pewnego dnia dzięki cudowi łaski bezbożni grzesznicy będą przemienieni na podobieństwo Chrystusa, to jedna z najbardziej zadziwiających prawd Bożego objawienia. Nie oznacza to oczywiście, że kiedykolwiek będziemy mieli cechy, atrybuty boskości, bóstwa, ani nawet, że będziemy podobni z wyglądu zewnętrznego do Chrystusa Jezusa Pana, ale że będziemy do Niego podobni moralnie, zupełnie wolni od grzechu, a także, że będziemy mieli uwielbione ciała. Już kiedyś ten eksperyment pokazywałem. To jest moja ręka. I teraz coś, co jest do tej ręki zupełnie niepodobne. Ale jeżeli wezmę i tchnę mojego ducha do środka,
nagle staje się to podobne na tyle, że jest możliwe włożenie mojej ręki do środka. To jest oczywiście niedoskonała ilustracja. Natomiast z chrześcijaninem tak jest, że w momencie, kiedy Duch Święty zamieszkuje go po narodzeniu na nowo, to staje się możliwe upodobnienie go do Chrystusa na tyle, że Chrystus wewnątrz chrześcijanina może wykonywać swoją pracę. To jest bardzo ważne, że to podobieństwo to nie będzie podobieństwo ręka do ręki. Nie, to będzie podobieństwo, które będzie powodowało, że Chrystus będzie mógł działać bez przeszkód w nas. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Więc jeżeli mamy tego typu informacje, że będziemy podobni do uwielbionego Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli będziemy wolni od grzechu i będziemy mieli podobne do Pana Jezusa uwielbione ciała, to jest to już przecież bardzo wiele, dużo więcej. I to całkowicie przekreśla obawy tych, którzy myślą, że stracić zbawienie można. Nie można, skoro Bóg ma taki dalekosiężny plan. W tym dniu chwały Bóg będzie pierworodnym pośród wielu braci w osobie Syna Bożego. Pan Jezus Chrystus będzie pierworodnym pośród wielu braci, bo czytamy o tym w 29 wersecie, albowiem których On przedtem poznał, tych też przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wielu braćmi, czyli aby Syn Boży, odwieczny Syn Boży, był pierworodnym pośród wielu braci. I to jest bardzo ważne, żeby też rozumieć, co znaczy termin pierworodny. Pierworodny oznacza pierwszego rangą, albo zaszczytem, pierwszy zaszczytem. Pan Jezus nie będzie jednym z wielu równych sobie, ale będzie zajmował najważniejsze honorowe miejsce pośród swoich braci i pośród swoich sióstr. I przechodząc dalej z tego fragmentu do 30 wersetu, mamy tego typu informacje, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Wyraźna, prosta, jasna informacja. Każdy, kto został przeznaczony w wieczności, został także powołany w czasie. Oznacza to, że nie tylko taki chrześcijanin słyszy Ewangelię, wierzy jej, odpowiada na nią. Z tego powodu jest to powołanie skuteczne. Wszyscy są powołani w sensie powołania ogólnego. Także ważnego, bo przecież jest wiele osób, które jako niechrześcijanie się nawrócili. Na przykład król Dawid, on nie był wybrany przed założeniem świata. I Abraham nie był wybrany przed założeniem świata. A się nawrócił i będzie w niebie. I to jest bardzo ważne. Będzie w niebie z nami. W momencie pochwycenia, zabrania Kościoła do nieba, oni powstaną pierwsi. Umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. Potem dopiero my, żyjący, którzy będziemy żyć w tym czasie. Więc wszyscy są powołani w sensie powołania ogólnego i każdy człowiek, który przyjdzie do Boga, jest przez Niego przyjęty. Jest ono dlatego ważne, to powołanie. Ale niewielu na to powołanie odpowiada, czyniąc jest skutecznym, czyli mamy rozróżnienie między powołaniem ogólnym i powołaniem skutecznym. Skuteczne jest wtedy, kiedy człowiek na nie odpowiada, czyli wywołuje skutki w postaci nawrócenia, narodzenia na nowo, czyli jest wtedy skuteczne powołanie Boże. Wszyscy ludzie, którzy odpowiedzieli na powołanie Pana Jezusa,
które brzmiało, że nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, są także usprawiedliwieni. Co znaczy usprawiedliwieni? Człowiek usprawiedliwiony to jest taki człowiek, który przez Boga jest oceniany jako człowiek, który nigdy nie zgrzeszył, nie ma żadnej świadomości grzechów. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to usprawiedliwienie, które zakrywa wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, samo w sobie jest faktem, który uniemożliwia utratę zbawienia. Wszyscy, którzy odpowiedzieli na powołanie Boże, są także właśnie usprawiedliwieni. Otrzymują pozycję zupełnej sprawiedliwości przed Bogiem przez zasługi Chrystusa. Każdy wierzący jest ubrany w sprawiedliwość Bożą, dzięki czemu może stanąć przed obliczem Pana. Ja właśnie jestem od, już będzie 90. rok, a teraz mamy 2021, to już będzie 31 lat, jak jestem ukryty w Chrystusie. I każdy ten dzień z tych 30 lat, 31 lat, jest po prostu każdym rokiem, kiedy jestem coraz bardziej szczęśliwy i zadowolony z tego, że 31 lat temu usłyszałem Ewangelię. I to jest dla mnie pociecha, że to nie jest oparte na moich zasługach, tylko i wyłącznie na zasługach Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy są usprawiedliwieni, są także uwielbieni. Przypomnę ten werset 30. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To już się stało, to jest dokonane. Uwielbił, dokonane. Ci, którzy są usprawiedliwieni, uznawani za sprawiedliwych w oczach Bożych, a przecież liczy się tylko to, co Bóg uważa, a nie co myślą ludzie, to tacy są także uwielbieni. I tutaj oczywiście jest rozbieżność obserwacyjna z tym, co jest faktycznie. Więc patrząc tak czasowo, to jeszcze nie jesteśmy uwielbieni w tym sensie, że wszystkie elementy tego uwielbienia już są zrealizowane, ale jest to tak pewne, jest to tak rzecz pewna, że Bóg może użyć i użył na jej opisanie czasu dokonanego, przeszłego, takiego, że to już się stało. I jesteśmy, każdy wierzący, już uwielbiony, więc jaka utrata zbawienia mogłaby wchodzić w grę, skoro już jesteśmy, każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi, uwielbiony. Nie ma takiej opcji. I to jest tak pewne, że Bóg używa na jej opisanie czasu przeszłego, dokonanego, uwielbiony, uwielbieni. Więc można do każdego wierzącego powiedzieć uwielbiony, albo usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony jesteś, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa. Uwielbiony jesteś, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa. Takie tytuły używa do ciebie Bóg na podstawie tego, co faktycznie się stało i jako stało się, też będzie zrealizowane co do najdrobniejszego szczegółu. Jesteśmy tak pewni swojego uwielbionego stanu, jakbyśmy już go otrzymali w pełnej rozciągłości, choć nasze ciała, oczywiście, które są częścią starego stworzenia, jeszcze zasłaniają ten fakt. Jest to jeden z fragmentów Nowego Testamentu najsilniej przemawiających za wiecznym bezpieczeństwem wierzących, czyli raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Z każdego miliona ludzi, których Bóg przeznaczył, każdego pojedynczego człowieka powoła, usprawiedliwi i uwielbi. Nie zabraknie nikogo. To jest bardzo ważne. Może zerknę do Jana 6,37, żeby na to też spojrzeć z perspektywy pism Jana. Jana 6,37 mówi wprost.
Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. To też mówi o nieutracalnym zbawieniu. Oczywiście czytam z tego przekładu, więc jest to bardzo ważne, żeby widzieć te Boże jasne zapewnienia. To jest bardziej niż pewne, że Bóg nie zawiedzie, dlatego, że Bóg to obiecał i dotrzyma. Już uwielbił i to są fakty, które są podkreśleniem tego, że zbawienia utracić się nie da. Kolejne miejsce to jest 2 Koryntian 5:21, które mówi o tym, że skoro jesteśmy w Chrystusie, to już stracić zbawienia nie możemy, nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, to jest zupełnie niemożliwe, żeby chrześcijanin stracił swoje zbawienie. Czyli 5:21 czytam oczywiście z tego przekładu wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie. 5:21, 2 Koryntian. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim, czyli w Chrystusie. Ten werset daje nam bardzo ważne doktrynalne podstawy naszego pojednania. W jaki sposób Bóg umożliwił nam pojednanie? No, jesteśmy w Chrystusie. Jak może przyjmować winnych grzeszników, którzy przychodzą do Niego w opamiętaniu, upamiętaniu, uznaniu siebie i wierze? Odpowiedzią jest oczywiście Pan Jezus, który rozprawił się z problemem naszego grzechu. I dlatego wierzący, prawdziwie zbawieni, nie mają żadnej świadomości grzechu. To mówi o tym list do Hebrajczyków i te inne elementy też na to wyraźnie wskazują. Jeśli ktoś ma świadomość grzechu, no to jest to sygnał alarmowy. I to jest właśnie to, że odpowiedzią jest Pan Jezus, który rozprawił się z problemem naszego grzechu, dzięki czemu teraz możemy być pojednani z Bogiem. Tak mówił właśnie 2 Koryntian 5:21. Przypomnę ten werset. Albowiem on tego, który nie znał grzechu, bo Pan Jezus nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Po co to zrobił? Abyśmy się my stali w nim sprawiedliwością Bożą w Nim, w Chrystusie. Tak jak powiedziałem, że to jest gwarancja, kotwica, zapewnienie, że zbawienia utracić się nie da. I ujmując to inaczej, Bóg uczynił Chrystusa grzechem za mnie, grzechem za nas, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Musimy wystrzegać się każdej myśli, że Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty sam stał się grzeszny. To nie jest prawda. Jezus nie znał grzechu i nigdy grzeszny się nie stał. Jest to zupełnie niezgodne z prawdą, takie myślenie. Pan Jezus został uczyniony grzechem w moje miejsce, choć był całkowicie niewinny, czysty, święty. I Jego świętość została przypisana mi, a moja grzeszność została przypisana Jemu, ale to ja jestem grzeszny, a nie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest święty. Nasze grzechy, moje grzechy zostały włożone na Pana Jezusa Chrystusa, na Niego, ale nie znalazły się w Nim, bo w Nim nie ma nic z tego grzesznego świata. Bóg uczynił Go ofiarą za mój grzech. Bóg uczynił Pana Jezusa ofiarą za twój grzech, kiedy Mu uwierzyłeś. I kiedy Mu zaufałem, kiedy Mu uwierzyłem, Bóg poczytał mi to za sprawiedliwość. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi, będzie miał to poczytane za sprawiedliwość. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Wymogi prawne zostały już w pełni zaspokojone przez mojego zastępcę. Pan Jezus był zastępcą za mnie. On za mnie umarł na krzyżu Golgoty.
To jest po prostu błogosławiona prawda, która pokazuje, że zbawienia utracić się nie da. Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem za mnie, abym ja, który nie znałem sprawiedliwości, w nim stał się sprawiedliwością Bożą. Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem za nas, abyśmy my, którzy nie znaliśmy sprawiedliwości, w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Żaden śmiertelny język nie jest w stanie wystarczająco podziękować Bogu za tak bezgraniczną łaskę. To jest niemożliwe. Nie potrafimy tego nawet docenić w sposób odpowiedni, ale przynajmniej powstrzymajmy się od jawnych bluźnierstw, twierdząc, że zbawienie można utracić, bo to już jest jawny grzech przeciwko Duchowi Świętemu, gdy ktoś tak bluźni przeciwko Bogu. Bo skoro Pan Jezus stał się sprawiedliwością Bożą w miejsce każdego zbawionego grzesznika, to już to jest nieutracalne, raz na zawsze wystarczy. To jest oczywiste, że ten święty uświęcił i to nie jest tak, żeby można było to potem zanieczyścić. To jest rzecz jasna i jawna w Piśmie Świętym. Kolejne miejsce to jest Efezjan, pierwszy rozdział. Czytam oczywiście z tego przekładu, wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. Efezjan, pierwszy rozdział, szósty werset. Mówi: na chwałę sławy swej, na chwałę sławy łaski swej, którą nas udarował w umiłowanym, czyli znowu w Chrystusie. Podziwiając Bożą łaskę okazaną najpierw w wybraniu, a następnie w przeznaczeniu nas na synów, apostoł Paweł w Efezjan właśnie 1:6, na chwałę sławy łaski swojej, którą nas udarował w umiłowanym. Ja może przeczytam od początku tą formułę, którą tu Paweł przytacza, powitalną. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, przez wolę Bożą do świętych i wiernych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Efezie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił w Chrystusie każdym błogosławieństwem duchowym w niebiosach, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed Nim w miłości. I przeznaczył nas ku przysposobieniu sobie za synów przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, na chwałę sławy łaski swojej, którą nas udarował w umiłowanym. Jesteśmy w umiłowanym, jesteśmy w Chrystusie. Ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, są w Chrystusie. Więc widać wyraźnie, że apostoł Paweł, podziwiając tę Bożą łaskę okazaną najpierw w wybraniu, a następnie w przeznaczeniu za synów, apostoł Paweł wplata w swoje rozważania ten właśnie refren, który jest jednocześnie wyjawieniem, wyjaśnieniem i wezwaniem. Jest on wyjawieniem, świętym westchnieniem nad po prostu chwałą tej łaski, bo ta łaska jest niesamowita. To jest po prostu coś niespotykane w tym świecie, gdzie cały czas są rodzone owoce Sodomy, a łaska jest właśnie takim niebiańskim owocem, na chwałę sławy łaski swojej, którą nas udarował w umiłowanym, w Chrystusie, w umiłowanym. I to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Jest on wyjaśnieniem, jest on celem, jest on rezultatem każdego łaskawego postępowania Boga względem nas. Jest to powiązane z chwałą Bożą. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że za tak niezrównaną przychylność należy się Bogu wieczne uwielbienie. I warto zwrócić uwagę na warunki łaski. Bóg przyjął
tych, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi za darmo. Odbiorcami Jego łaski jesteśmy my. Kanał tej łaski znajduje się w umiłowanym, w Chrystusie. Tak jak powiedziałem, to, że jesteśmy w Chrystusie, jest gwarantem tego, że zbawienie jest nieutracalne. I wreszcie ten fragment, Efezjan 6, pierwszy rozdział, 6 werset. Na chwałę sławy łaski swojej, którą nas udarował w umiłowanym. To widać, że to jest wezwanie także. Paweł mówi, że powinniśmy uwielbiać Boga za Jego chwalebną łaskę. Zatem jest to bardzo ważne. Trzeba tą łaskę mieć na uwadze, uwielbiając Boga. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli i trzymali się tego, bo jest to ważne. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś zbawiony raz na zawsze. Nic nie ma żadnej szansy, żeby cię z Chrystusa wybrało, bo to jest bardzo ważne w Chrystusie. I podobnym powiązanym z tym fragmentem jest Ewangelia Jana 17, rozdział, czy 23. Jana 17, rozdział, 23. werset. Oczywiście czytam z tego przekładu, wydanego przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Ja w nich i Ty we mnie, aby byli zupełnie jedno i żeby poznał świat, żeś Ty mię posłał i żeś ich umiłował, jakeś i mnie umiłował. Jednoznacznie widać, że Pan Jezus tutaj, modląc się do Ojca, takie słowa mówi. Oczywiście jest to modlitwa Pana Jezusa do Ojca, a więc jest to jak najbardziej prawda, fakt, to co On w tej modlitwie mówi. I tutaj jest bardzo ciekawa, choć krótka informacja, że świat zrozumie nie tylko to, że Jezus był Bogiem, Synem, ale także zrozumie, że Bóg kochał wierzących, tak samo jak Chrystusa kochał. Fakt, że Bóg żywi do nas taką miłość, jest po prostu bardzo istotny i pokazuje, że zbawienie jest nieutracalne, skoro taka miłość jest tutaj punktem, przejawem. I jeżeli każdy wierzący jest przez Boga Ojca miłowany, tak jak Chrystus jest przez Niego miłowany, to zbawienia utracić się nie da. Bo jesteśmy w Chrystusie, tak jak już powiedziałem. To jest dzisiejszy główny punkt, do którego się odnoszę tymi kilkoma miejscami, z kilkudziesięciu, kilkuset nawet takich miejsc, które jednoznacznie na to wskazują. Jak ktoś chce twierdzić, że zbawienie da się utracić, to znaczy, że on celowo nie czyta Biblii po kolei, tylko wyrywa sobie fragmenty i fałszuje ich brzmienie, przestawiając wyrazy. Jest to niestety smutna praktyka, którą po prostu w różnych grupach błędnowierczych się praktykuje po to, żeby napędzać dochody ich szefom, bo to zawsze chodzi o pieniądze, nie chodzi o żadne wzniosłe rzeczy, nie ma tam, po prostu na religii da się dobrze zarobić, jeżeli się omota ludzi, przestraszy, że zbawienie można stracić, no to jest już pożywka do tego, żeby ludzi kontrolować. I to jest bardzo częsta praktyka. Natomiast w chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak wymuszanie jakichkolwiek datków. I jeśli Bóg chce wysłać, to zaopatruje. Jeśli nie zaopatruje, to znaczy, że nie wysłał. I to jest prosta sprawa. I teraz Kolosan 2:10. I macie pełność w Nim, który jest głową każdej władzy i zwierzchności. Oczywiście czytam z tego przekładu wydanego przez
Trynitarne Towarzystwo Biblijne, macie pełność w Nim, czyli w Chrystusie, który jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności. Chrystus. Czyli jednoznacznie widzimy Kolosan 2, rozdział 10, werset. Kolosan 2, rozdział 10, werset. I tutaj apostoł wpaja nam, podkreśla pełną wystarczalność Pana Jezusa Chrystusa oraz doskonałą pozycję, jaką w Chrystusie mają chrześcijanie. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, każdy chrześcijanin ma pełnię w Panu Jezusie Chrystusie i to zbawienie jest nieutracalne. Jest to wspaniały wyraz łaski Bożej, oczywiście łaska, czyli niezasłużona życzliwość, że prawda 10 wersetu, ta, którą przeczytałem, występuje zaraz po 9. Przeczytam 9 i 10 razem, gdyż w Nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie i macie pełność w Nim, który jest głową każdej władzy i zwierzchności. Czyli widać wyraźnie, w Chrystusie zamieszkuje cieleśnie cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości zamieszkuje w Chrystusie. A każdy wierzący w Pana Jezusa, każdy wierzący Panu Jezusowi ma pełnię w Chrystusie, w Nim. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Oczywiście to nie oznacza, że w wierzącym mieszka cała pełnia boskości. Jedyną osobą, co do której kiedykolwiek było to prawdą lub też kiedykolwiek będzie prawdą, jest Pan Jezus Chrystus. Ale ten fragment, ten werset uczy nas, że wierzący ma w Chrystusie to, czego potrzebuje do życia i pobożności. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, czym jest pełnia. Tutaj może się posłużę już gotowcem, co powiedział Charles Spurgeon, tak zwany książę kaznodziei. I Spurgeon powiedział coś takiego, że ta pełnia to jest wtedy, kiedy mamy pełnię bez pomocy żydowskich obrzędów, czyli bez różnego rodzaju księży, kleru, pastorów, kapłanów, liderów, przewodników, rabbich. To jest pierwsze. Pełnię mamy bez pomocy żydowskich obrzędów. Po drugie, pełnię mamy bez pomocy filozofii, czyli opartych na materializmie, ślepym materializmie wywodów. Po trzecie, pełnię mamy bez przesądów. I także czwarty podpunkt, pełnię mamy bez ludzkich zasług. Więc ten Chrystus Jezus, Pan Jezus Chrystus, z którym mamy pełnię, jest głową każdej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I to jest dosyć istotne, żeby to rozumieć, że w Chrystusie mamy pełne bezpieczeństwo. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I to jest bardzo istotne. Chrystus jest głową nad wszelkimi istnieniami, również anielskimi. Tak? To pokazuje, że Pan Jezus Chrystus nie jest aniołem. Pan Jezus Chrystus jest po prostu Bogiem objawionym w ciele. Jest odwiecznym Synem Bożym, a wszyscy aniołowie, włącznie z aniołem Michałem, są pod Nim. Niektórzy zwodziciele uważają, że Chrystus jest aniołem Michałem, ale to jest nieprawda. On, Pan Jezus Chrystus, jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. Chrystus jest głową nad wszelkimi istnieniami anielskimi. No i to jest śmieszne zajmowanie się aniołami, kiedy obiektem naszych uczuć może być Stwórca aniołów i możemy cieszyć się społecznością ze Stwórcą aniołów. Jest to po prostu niepraktyczne i podobne do rzymskiego katolicyzmu, gdy się ludzie zajmują jakimiś poczciwymi, sympatycznymi ludźmi z historii, uznawanymi za świętych, zamiast zajmować się Panem Jezusem Chrystusem. Jest to kompletna porażka i pomyłka. I kolejne miejsce, którym się zajmiemy,
To jest to miejsce z 1 Koryntian 6 rozdział 17 werset. Jest to oczywiście czytane przeze mnie z najlepszego polskiego przekładu, czyli Trinitarian Bible Society. I tutaj mamy, tak brzmi ten werset, ale kto się złącza z Panem i jednym duchem jest z Nim. Czyli jesteśmy złączeni z Panem, jesteśmy jednym duchem z Panem Jezusem Chrystusem. Więc mamy zupełną pewność, że zbawienie jest nieutracalne właśnie dlatego. Więc jest to bardzo istotne, że tak jak w małżeństwie, bo ten rozdział mówi akurat o małżeństwie dwóch ludzi, jak w akcie połączenia małżonków dwoje spaja się w jedno, osoba, która wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, łączy się z Panem Jezusem Chrystusem. I wierzący i Chrystus są od momentu uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi tak zjednoczeni, że można mówić o nich jako o jednym duchu. Więc ten fragment jeszcze raz przeczytam. 6:17, 1 Koryntian 6:17. Ale kto się złącza z Panem, jednym duchem jest z Nim. Więc to jest bardzo ważne. Jednym duchem jest z Chrystusem. Czy jest możliwe, żeby Chrystus utracił część swojego ducha, gdyby wierzący miał stracić zbawienie? Niedorzeczność. Zbawienie jest nieutracalne, bo jesteśmy w Chrystusie. Najdoskonalsze zespolenie dwóch osób, jakie jest w ogóle możliwe. Najbliższy rodzaj połączenia. Dlatego Paweł argumentuje, że ci, którzy w ten sposób łączą się z Panem, nigdy nie powinni też tolerować żadnego połączenia, które byłoby sprzeczne z tym duchowym połączeniem. I to jest bardzo istotne, że owce mogą odejść od pasterza, gałąź może zostać odcięta od krzewu winnego, część ciała da się amputować, a dziecko poróżnić z ojcem. Nawet żona ma możliwość opuścić męża. Kiedy jednak dwa duchy złączą się w jedno, co jest w stanie je rozdzielić? Żadna ziemska więź, nawet związek dwóch ludzi nie obrazują w tak wyrazisty sposób doskonałego połączenia życia dwojga osób w jedno, jak właśnie to zespolenie, które tu jest. Kto się złącza z Panem, jednym duchem jest z Nim. Dlatego zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Zatem jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie i uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony raz na zawsze. Wtedy zbawienie staje się nieutracalne, bo połączysz się z Panem Jezusem i staniesz się z Nim jednym duchem. Jest to kluczowa rzecz. Kto jest w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zbawienie jest nieutracalne, całkowicie oparte na Panu Jezusie. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 42. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Wierzący jest w Chrystusie i dlatego zbawienie jest nieutracalne. Jeśli chcesz, możesz napisać do mnie SMS-a 739089088, aby otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa. Postaram się go przesłać bezpłatnie, jak tylko będę miał możliwości. W chwili obecnej, jak to nagrywam, mam takie możliwości. Proszę też mieć na uwadze to, żebyście czytali Pismo Święte, Biblię, codziennie, od początku do końca, nie przekręcając żadnych wyrazów, trzymając się tych wyrazów, które czytacie. Bo to jest dosyć istotne, żeby czytać i rozumieć tak, jak Pan Jezus w Słowie Bożym umieścił te słowa. I wtedy nie dochodzi do zabłądzeń. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem. Aha, jeszcze adres poczty tradycyjnej. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500, Ostrzeszów. I e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Zachęcam
do kontaktu też komentarze pod filmem służą do takiej komunikacji. Można pytania zadawać pod filmikiem. Dziękuję, z Bogiem.